Druk nr 459 jest projekt Komisji Planowania Przestrzennego. Prosiłbym o zreferowanie pana Franciszka Kasimba. Komisja Planowania Przestrzennego w ubiegły piątek rozpatrywała dwie budżetki na tej samej działce na ulicy drogi 27. Jest to drewniany domek po prawej stronie widnieje w środku ulicy, jak się jedzie w kierunku miasta. Działka prawie 6-larowa i na tej działce wnioskodawcy budżetu zamierzają wybudować dom mieszkalno-usługowy. Dom mieszkalno-usługowy o długości od strony ulicy drogi 30 metrów z garażami podziemnymi i z garażami na części parterowej. Te dwie budżetki to są druki u nas 459 i 460 różnią się wysokością tego budynku. Na jednej budżetce jest to 5 kondygnacji z parterem, na drugiej jest to 6 kondygnacji. Pozostałe rzeczy są w zasadzie takie same. Komisja Planowania Przestrzennego nie miała zastrzeżeń po prostu do planowanej inwestycji w tym miejscu. Uporządkowałoby to nam teren, bo na ulicy drogi jeszcze mamy parę takich działek, gdzie aż się prosi, żeby wyburzyć, co tam stoi, wybudować coś nowego. Mamy jak zwykle po prostu zastrzeżenia, to znaczy przewidujemy te półtora miejsca parkingowego po prostu na jedno mieszkanie i dwa miejsca parkingowe na każde 50 metrów kwadratowych. Rokowo te 50 metrów kwadratowych powierzchni usługowych. Dziękuję. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. 6 kondygnacji. Ale dwie są ziemią, także nie. Tu można ją pokazać, bo przepraszam bardzo. To jest tak, tak. Proszę zobaczyć, to jest taki budynek zresztą. Nie wysoki, nie duży, także nie zachwyca tam, po tej stronie są czwórki. Nie widzę, dziękuję. Uchwała została podjęta.